Dobry wieczór, poniedziałek 7 grudnia. Miłosz Grzelak, zapraszam na cotygodniowe podsumowanie wydarzeń sportowych w naszym regionie. Zaczynamy od boksu. W niedzielę w Kaliszu odbył się 19. turniej bokserski imieniem Tadeusza Grzelaka. Tadeusz Grzelak to wicemistrz Europy z 1953 roku oraz 26-krotny reprezentant Polski, a także wychowawca i trener wielu świetnych zawodników. Zapytaliśmy jednego z nich, Zbigniewa Mirka, jak wspomina swojego trenera. Mieliśmy zaszczyt po prostu pod jego okiem kilka razy trenować. Na obozach treningowych, na obozach kadry, także wspaniała postać, wspaniały człowiek. Jeżeli chodzi o boks kaliski, na pewno autorytet. Zmagania młodych sportowców otworzyła wiceprezydent Kalisza Karolina Pawliczak. Wyjątkowym gościem na gali był srebrny medalista Mistrzostw Świata w kickboxingu Aleksander Stawirej, który opowiedział nam o swoich planach. Kickboxing jest sportem olimpijskim, dlatego będziemy starali się w boksie, jechać w boksie, zdobyć w boksie medal. No, szkoda, że nie jest kickboxing, bo też moglibyśmy dużo zawalczyć. Dobrze się czuję w tej formule, ale wolę w boksie startować. Powody do zadowolenia miał jedyny w stawce reprezentant Ziętek Team, Dominik Król, który pokonał jednogłośną decyzją sędziów Przemysława Karwackiego. Tak jego występ podsumowuje trener Mariusz Ziętek. Dominik bardzo ładnie się spisywał, jeśli chodzi o taktykę walki, bo chodził z wysokim przeciwnikiem, odchodził poza dystans, później doskokiem atakował i myślę, że taktycznie bardzo ładnie rozegrał tę walkę, bo z takim wysokim zawodnikiem ciężko się boksuje. Choć nie uniknął tego, że te lewe proste nieraz jednak dochodziły. No ale myślę, że jeśli będzie trenował i będzie cały czas się starał z takim entuzjazmem przychodził na treningi, to myślę, że będą medale, nawet mistrzostw Polski. Rywalizacji bacznie przyglądało się wielu znakomitych przed laty bokserów. Gościem specjalnym imprezy był mistrz olimpijski z Montrealu, Jerzy Rybicki. Przechodzimy do koszykówki. Swój mecz ligowy w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach przegrali zawodnicy KS Kosz Pleszew. Podopieczni Kaspra Smektały wybrali się na mecz do Tarnowa Podgórnego. Koszykarze KS Kosz Pleszew po porażce w Kaliszu bardzo chcieli odnieść zwycięstwo w Tarnowie Podgórnym. Pleszewianie grali dobrą, zespołową koszykówkę i prowadzili nawet 12 punktami. Niestety kontrowersyjne decyzje sędziów skutecznie wybiły Pleszewian z rytmu i pozwoliły zespołowi gospodarzy na wyrównanie i wyjście na prowadzenie. Ostatecznie Pleszewianie ulegli Tarnowi Tarnowo Podgórne 69-59. Najwięcej punktów dla gości z Pleszewa, 17, zdobył Michał Biliński. Pierwsza porażka siatkarek MKS-u Kalisz w arenie. Po bardzo zaciętym 5-setowym spotkaniu kaliszanki musiały uznać wyższość zespołu Sokoła AZS-u AWF Katowice. Kibice nie mogą jednak narzekać. Zespół MKS-u zagrał bardzo dobre spotkanie, co dobrze rokuje przed następnymi spotkaniami. W następnej kolejce siatkarki MKS zagrają w Jaworznie z tamtejszą Olimpią. MKS Kalisz Sokół AZS AWF Katowice 2-3. To już wszystko w dzisiejszym serwisie sportowym. Ja zapraszam Państwa także na naszą stronę na Facebooku oraz Instagramie, a kolejne podsumowanie sportowych wydarzeń już za tydzień. Dobranoc.